Dobry wieczór, dobry wieczór. Za oknem ciemno, jest dopiero 18, ale to właśnie na 18 umawialiśmy się na dzisiejszego live'a. Na live'a, w którym porozmawiamy o tym, jak wygląda pierwsza wizyta niepłodnościowa i kiedy tą pierwszą wizytę związaną z tym, że starania o ciążę się nie udają po prostu, powinniśmy odbyć, kiedy na nią się powinniśmy umówić. Już zapraszam naszą dzisiejszą ekspertkę. Podczas dzisiejszego spotkania będę rozmawiała z panią doktor. Wszystkie nurtujące was pytania. I jest już pani doktor. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Przepraszam za ten dosłownie jednominutowy poślizg, ale jeszcze miałam pacjentów w gabinecie i tak się akurat złożyło dzisiaj pracowicie. Dzień dobry, Rozumiemy. witam serdecznie. Pani doktor, już pozwoliłam sobie panią zapowiedzieć. Mamy dzisiaj rozmawiać o pierwszej wizycie. To jest dobry czas, styczeń, na taką rozmowę, bo no już z wieloletnich naszych doświadczeń w kontakcie z pacjentami wiemy, że ten styczeń bywa taki mobilizujący, że już po nowym roku, po świętach nie udaje się, weźmy się za siebie, weźmy się za to, za tą diagnostykę, sprawdźmy, co jest nie tak. Ale zacznijmy, pani doktor, od początku. Zgodnie z definicją WHO o niepłodności mówimy po 12 miesiącach starań o ciążę, bez oczywiście zabezpieczenia. Czy te 12 miesięcy to jest taki sztywny czas? Czy zawsze warto te 12 miesięcy odczekać? Jak to powinno wyglądać w różnych przypadkach? Rzeczywiście gdzieś tak w głowach pacjentów te 12 miesięcy widnieje. Wiele tutaj zależy też od wieku kobiety. Jeżeli pacjentka jest poniżej 35 roku życia, nie ma żadnych obciążeń, nie miała nigdy żadnych zabiegów odrębienicy mniejszej, stanów zapalnych, nie ma jakichś bolesnych miesiączek, bolesnych stosunków, nie jest obciążona w jakiś inny sposób nadwagą, otyłością, nie wykryto u niej PCOS, regularnie miesiączkuje, to rzeczywiście okres 12 miesięcy jest takim czasem, kiedy trzeba zostawić parę trochę w świętym spokoju. Może tylko poinformować, kiedy są dni płodne, kiedy Państwo powinni się starać, w jaki sposób można trochę tą owulację wyśledzić. I to jest taki czas rekomendowany, żeby parze dać szansę na poczęcie naturalne. Jeżeli te 12 miesięcy nam mija, to rzeczywiście warto tą diagnostykę poszerzyć. Natomiast trochę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli bądź mamy młodą pacjentkę, ale z jakimś obciążeniem. Czyli albo na przykład młoda pacjentka, która nieregularnie miesiączkuje, która ma bardzo bolesne miesiączki, która na przykład rozpoznano u niej zespół PCOS, ma tendencję gdzieś do nadwagi, nie umie zrzucić tych kilogramów, bo to też często PCOS nam tak w cudzysłowie kumpluje się z insulinoopornością, jak te zazębiają się te dwie jednostki chorobowe. Więc to też są pacjentki, gdzie nie warto czekać tych 12 miesięcy, ale warto trochę szybciej na przykład skontrolować sobie cykle, zaobserwować, czy występuje owulacja, czy trzeba jakoś wspomóc w tej materii. To tutaj jakby zapraszamy już takiego pacjenta wcześniej. Bądź pacjentkę zdrową, czyli bez obciążeń, ale po 35 roku życia. Tutaj ten cykl, jakby ten czas starań własnych skracamy do 6 miesięcy i już po 6 miesiącach warto się przyjrzeć parze. I tu podkreślam parze, bo nie patrzymy tylko i wyłącznie na pacjentkę, ale ta niepłodność jest w zasadzie taką, no chyba jedyną dziedziną, gdzie patrzymy na parę. Czyli dla pacjenta równoznacznym jest kobieta i mężczyzna i musimy na nich patrzeć w całości, żeby niczego nie przegapić. Czyli podsumowując tą część niezwykle ważną, bo to pytanie, kiedy się udać do kliniki, kiedy udać się do specjalisty, ono bardzo często pada w rozmowach z pacjentami. Czyli jeżeli mamy młodą, zdrową parę, która nie wie o żadnych chorobach, które mogą upośledzać płodność, która nie dostrzega żadnych problemów związanych, nie wiem, z nieregularnymi cyklami, bolesnymi miesiączkami czy bolesnym współżyciem, to te 12 miesięcy to jest taki dobry czas, kiedy nie trzeba się stresować, można się starać. Ale jeżeli jesteśmy starsze, my kobiety,
Przede wszystkim. Chociaż to nie jest tak, że u facetów ten bieg nie ma znaczenia, ale my kobiety, jeżeli jesteśmy starsze, to biegniemy szybciej na tą konsultację. Albo jeżeli wiemy, że możemy być obciążeni chorobami, otyłością również, które mogą wpływać na płodność, tak? Tak, zgadza się. Tu jeszcze odwracając do tego wieku kobiety, taką kolejną jakby granicą to jest, jeżeli kobieta osiągnie 40 rok życia. Tutaj w zasadzie 40-letnia kobieta, która z partnerem decyduje się na poszerzenie rodziny, od razu powinna tą diagnostykę rozpocząć, jakby nie czekać na nawet te 6 miesięcy czy 3 miesiące, tylko to jest od razu moment na to, żeby zrobić pewne badania i zobaczyć, na czym stoimy, ile mamy tego czasu. Tak, żeby tutaj ten czas nam nie uciekał, bo każdy miesiąc może być na wagę złota. A co z takimi pacjentami? Do nas często piszą pary i pierwsze zdanie brzmi: staramy się od 6 lat, staramy się od 5 lat, staramy się od 7 lat. Czy warto więcej niż 12 miesięcy czekać i nie sprawdzać, co się dzieje, co jest nie tak? Czy już naprawdę lepiej nie zwlekać, skoro te 12 miesięcy minęło, nic się nie wydarzyło, na co czekaliśmy, no to już nie czekajmy, tylko sprawdźmy, co jest grane. No ja jestem tego stanowiska, że nie czekajmy, tym bardziej, że jak już człowiek jakby siedzi trochę w danej działce medycyny, to też no może ta świadomość jest trochę większa i też wiem, że to już jest pewien sygnał, jeżeli te 12 miesięcy nie udało się zajść w ciążę. To naprawdę no, jakieś przyczyny ku temu najpewniej istnieją. Zwykle są. Tak. Więc no, niestety wciąż zdarzają się sytuacje, że pacjenci tu trafiają po 5-6 latach starań. Rzeczywiście to jest dopiero taki moment, kiedy gdzieś tam może też są gotowi na to, żeby po prostu tą diagnostykę poszerzyć, bo do pewnych rzeczy też pacjent musi dojrzeć. Gdzieś często jest taki jakiś opór w głowie, czy lęk choćby przed tym, że może rzeczywiście jakiś tam problem jest, więc, no więc rozumiem, że każdy gdzieś musi też być gotowy, żeby jakiś następny krok poczynić, ale tutaj jakby z perspektywy tego dzisiejszego webinaru mam nadzieję, że pacjentki słuchają, więc naprawdę po tych 12 miesiącach zachęcamy, żeby jakąś diagnostykę ginekologiczną poszerzyć i andrologiczną również, czyli jakby, żeby choćby mężczyzna te badanie nasienia rozszerzone wykonał, kobieta zgłosiła się do ginekologa po jakieś badania hormonalne, no i taką analizę jej stanu. Zaraz powiemy sobie o tym, co tam się powinno zadzieć na początku, jak ta pierwsza wizyta wygląda, ale odpowiemy na kilka pytań, które pada tutaj pod naszym live'em. Tak, ten live będzie zapisany, będzie go można zobaczyć w dogodnym czasie. Dobry wieczór wszystkim, którzy się z nami witają. Fajnie, że jesteście, fajnie, że się odzywacie. Przypominamy Wam również, że możecie zadawać pytania. My tutaj z Panią doktor będziemy starały się nad pytania kompleksować. Pani doktor będzie się starała, ja będę je tylko zadawała, odpowiadać. Mamy też te pytania, które zadałyście już w okienkach, które od wczoraj były dostępne, także na wszystkie pytania odpowiemy. Pani doktor, ta pierwsza wizyta, bo ta pierwsza wizyta bywa stresująca, bo po pierwsze trzeba się zmierzyć z tym, że może faktycznie coś jest na rzeczy i nazwać po imieniu to, że mamy problem. A po drugie, my też się stresujemy tym, że my nie mamy pojęcia, czego tak naprawdę się spodziewać, bo to zwykle jest nowe miejsce, to są zwykle nowi lekarze. No nie mamy wcześniej do czynienia z ośrodkami, które się specjalizują w leczeniu niepłodności, dopóki nie chcemy jej diagnozować. Jak taka pierwsza wizyta wygląda? Jak ona przebiega? W zasadzie taka różnica jest, tak jak u ginekologa, różnica jest taka, że są dwa krzesła dla pacjentów, że mile widziani są również panowie. U nas w naszej klinice, nie wiem jak w innych, wygląda to tak, że zawsze na początku wywiad jeszcze zbiera nasz koordynator opieki medycznej, to jest wykwalifikowana położna. Pacjent ma ankietę, którą wypełnia, to nam trochę też pomaga jakby usystematyzować tą wiedzę o pacjencie, żeby nic nam nie umknęło. No i później pacjent trafia do gabinetu, ja się zawsze witam, przedstawiam. Staram się jeszcze samodzielnie przez ten wywiad przejść, żeby właśnie jakieś ważne rzeczy nam nie umknęły. Pytam się o historię zdrowotną, wszystkie choroby pacjenta, operacje, o uczulenia, o choroby genetyczne w rodzinie, o przybyte jakieś choroby. Jeżeli pacjent ma już wykonane jakieś badania hormonalne, to oczywiście też sobie to sprawdzam, notuję.
Ważne są oczywiście też cykle, jak wyglądają pacjentki, więc to też pytamy, czy są jakieś plamienia przedmiesiączkowe, to też jakby dla nas jest takim czasami sygnałem, że jajnik już troszkę jakby starzeje się, że może być niedobór progesteronu, czyli hormonu drugiej fazy cyklu, więc takie rzeczy z wywiadu, które możemy od pacjenta już się dowiedzieć, to sobie zawsze zbieramy. Tak samo pytamy partnera o jego jakby przeszłość, czy ma dzieci z poprzedniego związku, czy o jego choroby, o operacje, więc jakby tutaj wystarczy, że pacjent po prostu nic nie zataja i nam wszystko w trakcie wizyty wychodzi, bo my o te rzeczy po prostu pytamy. Następnie badam pacjentkę, no i daję taką wstępną informację, co już wiemy z tych zebranego wywiadu i badań, które pacjent dostarcza, no i co trzeba zrobić. Niejednokrotnie już pary zgłaszają się z takim kompletem badań na pierwszą wizytę, więc dziś też świadomość pacjentów chyba jest większa, już wiedzą, jak się przygotować, żeby więcej od nas też na tej pierwszej wizycie usłyszeć. To może też powiem, co warto wykonać, żeby pacjenci już też przyszli przygotowani. Więc jeśli chodzi o mężczyznę, na pewno warto wykonać sobie badanie nasienia rozszerzone. To jest taka podstawa. Można sobie do tego jeszcze dodać badanie stresu oksydacyjnego. Ja to też często pacjentom jakby dodaję. W wielkim skrócie jakby badanie rozszerzone nasienia powie nam o takich parametrach jak koncentracja plemników, jak ich ruchliwość, żywotność, morfologia, pH nasienia, objętość, czyli takie rzeczy, które nam też powiedzą, na czym stoimy. Natomiast badanie stresu oksydacyjnego, ono w wielkim uproszczeniu mówi nam o rzeczach w spermie zawieszonych wokół plemników. Czy tam są jakieś czynniki, które mogą na te plemniki niekorzystnie wpływać. To badanie też nam trochę już pomaga podjąć decyzję, czy na przykład jakieś suplementy danemu panowi możemy zlecić, czy na przykład już pacjent tyle brał kiedyś tych suplementów, że mamy bardzo niski ten potencjał oksydoredukcyjny i wiemy, że nie za bardzo jakby tutaj możemy zwiększyć ilość suplementów przyjmowanych. Więc warto to dwa badania. Pozwolę sobie dopytać, pani doktor, to badanie stresu oksydacyjnego, ono powinno być wykonane dopiero wtedy, kiedy mamy jakieś nieprawidłowości w nasieniu, czy warto je zrobić od razu, jednocześnie właściwie z podstawowym czy rozszerzonym badaniem nasienia? To znaczy tak, czasami też wiem, że pacjenci nie lubią przychodzić i oddawać nasienie kilkukrotnie, bo jest to też dla panów stres. Rzeczywiście nie, no, może pacjent zacząć od tego badania nasienia rozszerzonego i jak wyjdzie nam wszystko ok, no to wtedy nie musimy robić tego stresu. Natomiast myślę, że warto od razu połączyć te dwa badania, żeby pacjent też nie przychodził tutaj do nas co tydzień, bo wiem, że no niejednokrotnie jest to dla panów jakiś tam dyskomfort czy stres. Więc myślę, że śmiało można zacząć od tych dwóch badań. A gdybyśmy mogły w kilku słowach podsumować to, jak do takiego badania nasienia się przygotować. Bo ja wiem, że taki pakiet badań, znaczy pakiet informacji przed badaniem w każdym ośrodku leczenia niepłodności pacjent dostaje, ale czasami fajnie wiedzieć wcześniej, bo człowiek się czuje pewniej. Jak przygotować się do tego badania? Przede wszystkim zalecany jest czas abstynencji, czyli żeby te 3-5 dni przed oddaniem nasienia pacjent nie współżył, ale też jest ważne, żeby pacjent na przykład nie miał jakiejś długiej abstynencji, czyli na przykład miesiąc nie współżył i poszedł oddać nasienie. Tak, żeby to badanie też było miarodajne, to najlepszy jest ten okres 3-5 dni przed oddaniem nasienia, po prostu współżycie i później zgłoszenie się do nas na oddanie nasienia. No dobrze jest. I ta abstynencja, o ile dobrze myślę, ona dotyczy nie tylko stosunków, ale również masturbacji, prawda? Bo tutaj chodzi o to, żeby te kilka dni nie oddawać nasienia. Dokładnie, tak. Jeszcze takim ważnym też informacją jest, że no jeżeli pacjent ostatnio przebywał jakiś stan zapalny, gorączka, wysoko gorączkował, no to też możemy się spodziewać, że jeżeli po takim epizodzie gdzieś powiedzmy chorobowym odda nasienie, to te parametry mogą być trochę gorsze. No więc też jak bezpośrednio co skończył na przykład, nie wiem, grypę czy jakąś infekcję taką z wysoką gorączką, no to też można się wstrzymać na ten czas. Nie jest to za dobry czas na poszerzenie diagnostyki, bo po prostu te badanie może wyjść
jakby fałszywie nieprawidłowa. I jak długo będziemy czekać na wyniki? Wyniki naszych, znaczy embriolog w zasadzie badanie nasienia rozszerzone jest w stanie jakby w przeciągu dnia już, no od razu ono jest wykonywane i u nas działa to w ten sposób, że wynik jakby wskakuje na portal pacjenta, czyli pacjent może sobie już w zasadzie w domu na następny dzień śmiało ten wynik otrzymać i przeczytać. Tam też są podane normy, więc raczej pacjent jest w stanie też się wstępnie zorientować, czy jest jakiś problem, czy nie. Jasne, ale potem z tymi wynikami przychodzi na tą pierwszą wizytę z partnerką. Tak. Wspominała pani doktor o tym, że partnerka też może wykonać jakieś badania już hormonalne, ale tutaj ważne jest pewnie to, jakie to są badania, ale też kiedy je wykonamy, bo badania hormonalne to nie zawsze wszystko jedno, kiedy je wykonujemy, prawda? Są wskazania szczególne. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o w ogóle zobaczenie, jak funkcjonuje nasza oś podwzgórze, przysadka, jajnik, to dobrze jest wykonać takie badania jak FSH, LH i estradiol. Wykonujemy je między drugim, znaczy drugi, czwarty dzień cyklu, czyli jakby w trakcie miesiączki, drugi, trzeci bądź czwarty dzień miesiączki, krwawienia miesiączkowego. Warto też na taką pierwszą wizytę zrobić badanie glukozy naczczą, TSH. Jeżeli gdzieś w wywiadzie są na przykład troszeczkę dłuższe cykle albo nieregularne, no to warto wykonać poziom prolaktyny. Jeśli chodzi o zbadanie prolaktyny, to tu też zawsze uwrażliwiam pacjenta, żeby nie wykonywać badania super tak wcześnie rano, skoro świt, bo wtedy jest naturalny też pik wyrzutu hormonu z przysadki, żeby nie było to wykonane na przykład dzień po stosunku, czy po jakimś stresowym wydarzeniu, po jakimś egzaminie, bo to też może nam dać wynik fałszywie podwyższony. Jeżeli natomiast pacjentka w wywiadzie ma zespół PCOS albo podejrzenie, albo ktoś sugerował właśnie z wcześniejszych lekarzy, nie było też takich badań zlecanych, to można też takie badania androgenów, czyli tych jakby męskich hormonów wykonać w czwarty dzień cyklu. I tutaj zlecam testosteron całkowity z nośnikiem, czyli z białkiem SHBG, androstendion, siarczan dehydroepiandrosteronu. I to też jest taka baza, która nam powie, czy jakaś tendencja do zwiększonej ilości androgenów u pacjenta jest. I takim badaniem, które też jakby często zlecamy, żeby wykluczyć inne przyczyny zwiększonej ilości androgenów, to jest 17-OH progesteron, więc można te badania łącznie ten drugi, czwarty dzień cyklu sobie wykonać z FSH, LH i estradiolem. Trochę może już poszerzyłam, nie wiem, czy to czy to będzie czytelne, ale jak coś, to proszę pytać, to ja może jeszcze podsumuję. Domyślam się, że jest wśród naszych słuchaczy i osób, które nas oglądają, spora grupa pacjentek, dla których to wszystko jest dość jasne, ale są też osoby, dla których to jest trudne, które nie do końca rozpoznają ani te trudne nazwy hormonów i badań, ani nawet te, które nam mogą się wydawać prostsze. I chciałam zapytać, czy to jest coś złego, jeżeli my przyjdziemy na tą wizytę tylko z tą informacją, no my się staramy i nie wychodzi od roku. Nie, oczywiście, że nie. My wtedy dopiero podczas tej pierwszej wizyty dostaniemy właśnie ten wykaz rozpisanych badań ze wskazaniami, w którym dniu, jak, co ma na to wpływ, czego unikać przed badaniem. Czy możemy o tą listę poprosić dopiero na pierwszej wizycie? Oczywiście, jasne. Tutaj czasami jest lepiej rzeczywiście jakby przyjść na tą wizytę i my też stwierdzimy choćby po zwykłym badaniu USG, czy jest potrzeba wykonywania na przykład badań, czy nie. Więc żeby też pacjent no, nie zbankrutował przed samą wizytą, okaże się, że na przykład niektóre badania wykonał nie w tym dniu cyklu, albo że one w ogóle były... Albo niepotrzebnie. Tak, więc jak najbardziej myślę, że wszystko możemy tutaj na miejscu wytłumaczyć. Ja się staram zawsze tak wypuścić pacjenta z takim jakby planem, żeby on też wiedział, co ma zrobić. Chociaż rzeczywiście zdarza się, że czasami tych informacji jest. Gdzieś dobrze, że ma tą listę, bo to mu daje taką pewność, że udało się wykonać tak, jak trzeba.
Jeszcze też niesamowicie fajne jest to, że znam już trochę praktyki w Państwa ośrodku, że to jest tak, że pacjent, który wychodzi z wizyty, trafia do koordynatora raz jeszcze, któremu może dodatkowo zadać pytania, może jeszcze poprosić o wyjaśnienie jakichś kwestii, które były niejasne albo które gdzieś umknęły. To też jest szalenie ważne, że mamy tą świadomość, że nawet jeżeli gdzieś coś nam jeszcze umyka albo nie jest jasne, to będzie jeszcze szansa, żeby dopytać. Pani doktor, czym się kierować, wybierając specjalistę, szukając tego specjalisty, któremu chcemy powierzyć no, te nasze marzenia, bo tak naprawdę to my przychodzimy do kliniki po to, żeby spełnić marzenia o rodzicielstwie. No tutaj też jest pytanie takie, no na pewno gdzieś często pacjenci kierują się tym, że lekarz prowadzący kieruje już do nas, na przykład znając nas, współpracując już dotychczas, więc często jest tak, że już lekarz ginekolog jakby poleca na przykład jakąś klinikę czy jakiegoś konkretnego lekarza, bo gdzieś już wcześniej współpracował, ma pacjentów, którym gdzieś udało się pomóc, więc myślę, że często to jest taka jedna ścieżka. Często pacjenci też szukają samodzielnie, niejednokrotnie w internecie jakiejś opinii, do kogo się udać. No i tutaj jakby też nie chcę nic doradzać, bo no jest to indywidualne. Każdy pacjent może też ma inne oczekiwania, czego innego się spodziewa. Dla niektórych na przykład ważna jest choćby płeć lekarza prowadzącego, gdzieś ciężej na przykład jest się udać do mężczyzny, dla drugiej osoby jakby nie ma to znaczenia, więc na pewno warto słuchać siebie, jakiejś tam opinii, powiedzmy, środowiska swojego najbliższego zasięgnąć. I no myślę, że najważniejsze jest to, żeby też pacjent i lekarz dobrze się razem czuli, żeby gdzieś lekarz po prostu pacjentowi odpowiadał, bo no jest to taka trudna jakby droga, nie zawsze taka od razu kończąca się sukcesem, więc żeby gdzieś pacjent zaufanie do lekarza miał, bo to na pewno pomoże mu w trakcie leczenia. Ja przepraszam, tylko najmocniej muszę się podłączyć do źródła prądu. Tak. Zakładam. Zaraz, słuchajcie, wracamy do Was. Mam tutaj też długą listę pytań, które dostaliśmy od Was już i wcześniej, i teraz pod live'em. Także przypominam, jak macie pytania, to jest ten czas świetny, żeby je zadawać, a my będziemy zaraz się do nich odnosić. Pani doktor, chciałam jeszcze zapytać o taką kwestię, która bywa trudna dla pacjentów. My mamy problem gdzieś, żeby we własnej głowie to przejść. Co z szukaniem drugiej opinii? Czasami jest tak, że my jesteśmy już w jakimś miejscu, leczymy się, czasami się leczymy u ginekologa, którego znamy od lat, którego poleciła nam mama, koleżanka, wszystko jedno. I przychodzi taki moment, że albo nabieramy wątpliwości, albo uznajemy, że no wszystko fajnie, wszystko jest w porządku, tylko nic się nie dzieje, nie idziemy w ogóle do przodu. Czy to szukanie drugiej opinii, czy to poszukanie specjalisty, który albo zweryfikuje, albo potwierdzi to, co się dotychczas dzieje, To takie jest niefajne dla Was lekarzy, czy Wy to rozumiecie i to nie jest nic strasznego, czy my pacjenci mamy do tego prawo, co zrobić, jak mamy wątpliwości, czy jesteśmy w dobrym miejscu, albo czy to jeszcze czas na zwykły gabinet, a może już na klinikę leczenia niepłodności. To znaczy, no tutaj trochę jakby wracam do tej mojej poprzedniej, no pacjent ma swoje prawa, więc ma prawo do drugiej opinii jak najbardziej. Ja rozumiem, że czasami też jakby to go utwierdza, jakoś uspokaja w tym, że idzie w dobrą stronę, więc nie widzę w tym nic. Z perspektywy lekarskiej, no myślę, że może to być czasami trudne, jeżeli pacjent gdzieś jakby szuka w kilku źródłach jakby potwierdzenia. Ja staram się to akceptować, no bo też rozumiem, że pacjent sam na koniec decyduje się na lekarza, z którym współpracuje, więc jakby wydaje mi się, że ma pełne prawo do poszukiwania. Natomiast też niejednokrotnie jest tak, że czasami to, że pacjent zgłasza się do dwóch, na przykład trzech lekarzy i słyszy różne jakieś informacje, które w zasadzie no, dla niego są różnymi informacjami, a z naszej jakby medycznej perspektywy one niewiele się różnią. Mhm. To są po prostu różną alternatywą mniej więcej podobnego postępowania i w pacjencie budzi to lęk, że gdzieś jakby może ktoś coś nie dopilnował albo ktoś coś, nie wiem, źle zinterpretował i czasami sobie sieje taki zamęt w głowie i niekoniecznie jest to dobre dla samego jakby procesu terapii,
Więc myślę, że warto jest jednak komuś zawierzyć i dać się pokierować, niż sobie taki no, zamęt w głowie i taki niepokój Robić. serwować. Tak. Natomiast no, pacjent decyduje, u kogo się leczy i myślę, że ma do tego święte prawo, więc też rozumiem, że czasami jakby musi odwiedzić kilku lekarzy, żeby znaleźć gdzieś osobę, która mu odpowiada. Jasne. A jak szukacie drugiej opinii, to my też Was zawsze zachęcamy i zapraszamy na nasze sesje Q&A. Między innymi pani doktor odpowiada na Wasze pytania. Tam też zawsze można spróbować się dopytać, potwierdzić, czy poprosić o interpretację wyników badań. Pani doktor, takie jedno pytanie na koniec. Czy jak już się zdecydujemy na tą klinikę leczenia niepłodności, to to musi oznaczać, że to się skończy in vitro. To in vitro, w którym nie ma niczego złego, tak? Ale my się go na początku gdzieś obawiamy, bo to jest skomplikowane, wiemy, że jest kosztowne, że jest obciążające chociażby dla naszej głowy. Czy to, że my szukamy tej pomocy i to, że się zgłosimy do ośrodka leczenia niepłodności, to w zasadzie jest jednoznaczne z tym, że skończymy jako pacjenci in vitrowi? No, mogłabym odpowiedzieć krótko nie, ale postaram się rozwinąć jakby przyczyn tej możliwej problemu z zajściem w ciąży jest wiele, więc nie każdy jakby rozwiązujemy od razu kwalifikując pacjenta do in vitro. Czasami wystarczy po prostu obudzić w cudzysłowie jakby jajnik, owulację, na przykład u pacjenta gdzieś z zespołem PCOS, gdzie wystarczy po prostu wyindukować tą owulację i pacjent zachodzi w ciążę i jest błyskawiczna jakby pomoc. Więc jakby no, czasami gdzieś może być problem w nasieniu, nieznacznie obniżone parametry i tutaj jakby inseminacja jest idealną propozycją dla pary. Więc no, możliwości jest wiele, więc nie trzeba się bać jakby przychodząc tutaj, że od razu pacjent jest kwalifikowany do leczenia in vitro, który gdzieś rzeczywiście patrząc jakby na skuteczność jest taką metodą, która daje parze największe szanse, no ale pacjent musi, para musi się kwalifikować, więc jakby jeżeli są także inne drogi pomocy, to zaczynamy zawsze od tych podstawowych. Pani doktor, przejdźmy może do tych pytań, które zadały nam głównie dziewczyny, z tego co czytam, które nas słuchają. Te pytania dotyczą i podstaw diagnostyki, troszkę już wchodzą gdzieś głębiej w kwestię leczenia niepłodności, ale zacznijmy od tych rzeczywiście stricte związanych z początkami. Jedna z naszych widzek pisze, u mnie wszystko ok, u męża problem z nieruchomymi plemnikami, reszta idealna. Co powinniśmy zrobić? To znaczy, no też trochę brakuje danych, bo też ciężko powiedzieć, co to znaczy nieruchliwe. Rozumiem, że po prostu ruch postępowy jest obniżony. Ciężko też mi jakby zinterpretować, na ile. My sobie z koncentracji plemników i właśnie z ilości plemników o ruchu postępowym możemy obliczyć, czy na przykład dane parametry nasienia kwalifikują parę do inseminacji. I możliwe, że inseminacja będzie najlepszym rozwiązaniem dla pary. Tylko musimy jakby mieć te parametry koncentracji i ilości plemników ruchowych. I jeżeli uda nam się osiągnąć dawkę inseminacyjną, no to śmiało tutaj inseminacja może takiemu pacjentowi pomóc. Zawsze też staramy się przebadać pana i znaleźć możliwą przyczynę, która tutaj jakby powoduje, że plemniki są nieruchome. I czasami udaje nam się znaleźć tą przyczynę, możemy dać jakieś leczenie, zaproponować. Niejednokrotnie nie udaje się znaleźć przyczyny. Takie sytuacje też się zdarzają. No i wtedy przeważnie kończy się na tym, że pacjentowi zalecamy suplementację, dajemy jakiś czas, okres na to, żeby sobie jakby spermatogeneza trwa 74 dni, więc taka kontrola jakby naszych zaleceń, najwcześniej pacjent może oddać nasienie po około 2-3 miesiącach, powtórzyć jakby to samo badanie i zobaczyć, czy jest jakaś poprawa. Więc no na pewno tutaj zaleciłabym poszerzenie diagnostyki u pana. W zależności też od koncentracji plemników możemy też zobaczyć hormonalnie, czy tutaj wszystko działa. Natomiast jeżeli koncentracja jest prawidłowa, sam tylko ruch postępowy,
No to jak najbardziej suplementacja, antyoksydanty, można tutaj sięgnąć właśnie po badanie stresu oksydacyjnego, na jakim poziomie jesteśmy. I w zależności, czy mamy dawkę inseminacyjną, możemy parze zaproponować inseminację. Ale na pewno jest to wskazanie do tego, żeby skontaktować się z lekarzem specjalistą. Tak, jeżeli takie konsultacje musimy tutaj mężczyźni się bardziej przyglądnąć. My też czasami, jak właśnie dziś te parametry odbiegają od normy, zachęcamy, żeby do urologa się pacjent umówił, wykluczeniem też żylaków powrózka nasiennego, czyli trzeba wykonać USG i no czasami tu też może być przyczyna gdzieś tam obniżonych parametrów nasienia, więc warto też tą jedną z możliwych przyczyn wykluczyć. Więc na pewno zachęcam do wizyty i konsultacji. Pani doktor, kolejne pytania, dwa, które są ze sobą powiązane. Pierwsze, czy laparoskopia diagnostyczna jest konieczna na początku diagnostyki niepłodności w każdym przypadku? I jako kontynuacja, czy można w ogóle zrobić in vitro, wykonać zabieg in vitro bez wcześniejszej histeroskopii i laparoskopii? To znaczy, ja uważam, bo to też pewnie każdy lekarz może mieć jakiś swój pogląd na daną sprawę, natomiast no tutaj też jest ważne jakby wywiad u pacjenta. Jeżeli pacjentka nie ma obciążonego wywiadu, który mógłby nas nakierunkować na endometriozę, czyli nie ma jakichś bolesnych bardzo miesiączek, bolesnych stosunków, jakiejś takiej sytuacji, że gdzieś ten ból miednicy mniejsza jej w życiu towarzyszy, no to wydaje mi się, że nie ma też potrzeby wykonywania diagnostycznej jakby takiej laparoskopii u każdej pacjentki z tego typu problemem. Natomiast na pewno no, laparoskopia w niektórych przypadkach jest cennym badaniem i może nam pomóc też w diagnostyce. Możemy zdiagnozować dzięki niej endometriozę i też wiedzieć, na czym stoimy, który stopień endometriozy u pacjentki na przykład występuje. Więc ciężko też tak powiedzieć ogólnie, nie znając jakby pacjenta i jego historii, natomiast na pewno nie jest ona obowiązkowa dla każdego pacjenta po tych 12 miesiącach przysłowiowych starań bez jakiegoś obciążonego wywiadu, tak z automatu. Rozumiem, że gdybyśmy na przykład mieli taki przypadek pary, w której diagnozujemy ewidentną niepłodność związaną z czynnikiem męskim, a u kobiety nie obserwujemy żadnych nieprawidłowości, to może być ten przypadek, kiedy ta laparoskopia nie będzie tym badaniem numer jeden. Tak, tak. Nie jest to takie badanie, które no, jest niezbędne. Wiadomo, zawsze jest to zabieg jakby operacyjny dla pacjentki, więc my kwalifikując do metody, no musimy też jakby plusy i minusy danej metody, prawda? Jest to zawsze zniepokolenie dla pacjenta. Niejednokrotnie dziś to łączy się z tym, że pacjent jest hospitalizowany, czyli też jakimś stresem. Więc no, na pewno nie jest to z automatu jakby opcja dla każdej pacjentki. I nie jest to też obowiązkowe badanie przed in vitro. Nie, nie jest to obowiązkowe badanie przed in vitro. Pani doktor, nasienie w porządku, jajowody drożne, wszystkie badania ok, a wciąż się nie udaje. Co może być przyczyną braku ciąży? No to my nazywamy tak zwaną idiopatyczną. Czyli ja tak trochę pacjentowi staram się to wytłumaczyć, że jesteśmy jeszcze trochę jakby za głupi, czyli medycyna na tyle jeszcze dziś jest ograniczona, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie zbadać tej przyczyny. Jakaś przyczyna pewnie istnieje. No, ostatnio niejednokrotnie my też sięgamy w kierunku zaburzeń immunologicznych. Jest to taka działka medycyny bardzo prężnie rozwijająca się i tutaj też jakby sięgamy często po te badania, które badają na przykład immunofenotyp pacjenta, czy zestaw cytokin, który na przykład przeważa u pacjentki. Badamy też często pewne receptory jakby prociąża czy antyciąża. To są badania już troszkę zaawansowane, ale jak najbardziej dla tych pacjentów gdzieś, gdzie teoretycznie wszystko jest dobrze, a ciąży nie ma, myślę, że jest to jakaś alternatywa poszerzenia diagnostyki, która może nam dać realną jakby wskazanie, co jest przyczyną.
Natomiast może być tak, że my nie zidentyfikujemy tej przyczyny niepłodności, a ta niepłodność będzie faktem i do tej ciąży nie dochodzi. Pani doktor, kolejne pytanie pojawiło się tutaj w dyskusji, nawiązując do poprzedniego. Kiedy należy wybrać do immunologa? Przy jakich podejrzeniach i nieprawidłowościach? Ja powiem po prostu, kiedy swoim pacjentom zalecam wizytę. Na pewno biorę pod uwagę taką diagnostykę u pacjentek, gdzie spotykamy się z problemem poronień. Gdzieś tutaj zalecamy poszerzenie badań o badania immunologiczne. Na pewno też u pacjentów z takiej grupy właśnie, gdzie wszystko niby jest idealnie, a ciąży nie udaje się uzyskać. I często to są też pacjenci, którzy na przykład już podjęli się metody leczenia in vitro i na przykład nie udaje się po transferze jakby uzyskać ciąży, czyli gdzieś jest problem z implantacją zarodka, więc to też jest taka grupa pacjentów. No głównie ci padli, głównie to są takie grupy pacjentów, czyli pacjent, gdzie w wywiadzie są poronienia nawykowe, albo na przykład też wysokie gdzieś utraty ciąż, że była pacjentka w ciąży już teoretycznie donoszonej i był na przykład niestety obumarcie wewnątrzmaciczne, bo takie sytuacje też się zdarzają i później gdzieś problemy z rozrodem. Albo pacjenci, którzy przystąpili do procedury i nie udaje się w ogóle jakby zagnieździć zarodka. Więc jakby to jest główna grupa pacjentów, gdzie dziś jakby tą prosimy o pomoc też lekarzy immunologów. No na pewno nie zlecamy tego typu badań na start, bo jest to gdzieś i jakby też w sprzeczności z naszymi wytycznymi, jak postępować. No i też nie chcemy narażać pacjenta od razu na zaawansowaną diagnostykę, tylko idziemy krok po kroku, wykluczamy najpierw te podstawowe rzeczy. Pani doktor, tor biel krwotoczna, czy może być przyczyną trudności w zajściu w ciążę? I co jeżeli sama się nie wchłania? Znaczy, tor biel krwotoczna jest w ogóle fizjologią. U każdego pacjenta raz na jakiś czas może się pojawić, więc nie jest to w ogóle jakby patologia, nie traktujemy tego jako czegoś złego. Natomiast no, w cyklu, w którym jakby owulacja nie pęka, a ocet nie jest uwolniony, tylko zostaje jakby w jajniku i jajnik krwawi do środka i my to widzimy właśnie potem w USG jako takie piękne tor biel krwotoczna, no to w tym cyklu nie jest możliwe jakby zapłodnienie z racji tego, że ten oocyt nie został uwolniony. Jest czasami taka sytuacja, że pacjent ma na przykład tendencję i rzeczywiście częściej możemy u niego zaobserwować w cyklach te ciałka krwotoczne, tor biele krwotoczne. Czasami jest tak, że trzeba trochę pomóc tej owulacji, na przykład wyindukować tą owulację, dać leki na pęknięcie, na przykład niejednokrotnie w trochę większej dawce i ten problem udaje się w ten sposób obejść. Na przykład, natomiast no, zwracam też uwagę, że sam fakt wystąpienia u pacjenta gdzieś tam jednorazowo tor bieli krwotocznej nie jest jakąś też patologią, żeby pacjent też się nie martwił. U każdej pacjentki zdarza się, że okresowo raz na jakiś czas taka sytuacja może mieć miejsce. To teraz o wodniakach. Czy wodniak może być przyczyną niepłodności? I drugie pytanie tej samej pacjentki, czy wodniaka można usunąć bez usuwania jajowody? To znaczy tak, wodniak, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to też jakby wytłumaczę, czym jest. Wodniak jajowodu świadczy nam o tym, że dana pacjentka i ten właśnie jajowód przebył stan zapalny, czyli to jest jakby taka trochę pozostałość, taka informacja, że kiedyś w przeszłości w tym jajowodzie był stan zapalny. Najczęściej jest tak, że zarastają nam te strzępki, czyli ujścia brzuszne tego jajowodu i to powoduje, że w takim jajowodzie gromadzi się płyn, on się poszerza, rozdyma i my go wtedy w USG jesteśmy w stanie uwidocznić i rozpoznajemy wodniaka jajowodu. Może też być taka sytuacja, że wodniak na przykład raz jest widoczny, może się też opróżnić jakby ta zawartość płynu, przepraszam, do jamy macicy i mogą być takie na przykład epizody, że jest niewidoczny, a potem znowu się wypełnia i znowu jest obecny. Sam fakt, że my widzimy wodniak jajowodu, to jest dla nas w zasadzie 100% informacja, że ten jajowód jest
niefunkcjonalne. Czyli nie mamy co liczyć na ciążę z jajnika jakby tożsamego po tej stronie, gdzie jest wodniak. W związku z czym no jest to wskazanie do poszerzenia leczenia. I idąc tu do drugiej części pytania, czy da się usunąć wodniak bez usuwania jajowodu? Jajowodu. Istnieją jakieś doniesienia o mikrochirurgii, nacinania, fenestracji takiego wodniaka, opróżniania. Natomiast z perspektywy ginekologa praktyka, który też jakby pracuje i w szpitalu, i w klinice, trzeba też temu pacjentowi jakby też tak rzetelnie poinformować, że są to raczej operacje nieskuteczne i nie chcę też trochę robić złudnej nadziei pacjentowi. Jak rozpoznaję u pacjenta wodniaka jajowodu, to informuję, że po prostu jakby z tej strony, z tego jajowodu już szans na rozrod nie ma. Więc jeżeli się okaże, że po drugiej stronie jajowód jest drożny, no to możemy w tym momencie liczyć na potencjał płodny tego drugiego jajnika, ale taki sam wodniak z tym płynem trochę nam, jakby to tak wytłumaczyć, no przeszkadza. Bo nawet jeżeli byśmy działali z drugiej strony, udałoby się dojść temu plemnikowi przez jajowód, zapłodnić oocyt, potem zapłodnionej komórce przedostać się i dojdzie do implementacji do jamy macicy, to taki wodniak po drugiej stronie, który nagle w danej chwili się opróżni, też może spowodować jakby problem z implantacją. Więc w ogóle sam fakt, że pacjentka wodniak ma, to jest wskazaniem do tego, żeby się jego pozbyć. Albo poprzez usunięcie jajowodu, albo poprzez zaklipsowanie jakby ujścia od strony macicy. Czyli wodniak może sobie być, ale jakby nie będzie nam się w tym momencie opróżniał ten płyn do jamy macicy. Więc... Bardzo dziękuję pani doktor za niezwykle wyczerpującą odpowiedź. Mamy kolejne pytania. Czy złe wyniki nasienia dają tylko i wyłącznie szansę na ciążę dzięki in vitro? To jest trudna odpowiedź, bo jest bardzo takie niejednoznaczne pytanie, bo złe wyniki nasienia dla jednego pacjenta to będzie na przykład morfologia 3%, a dla drugiego to może być morfologia 0%, albo koncentracja może być 13 milionów na mililitr, a dla drugiego pacjenta zły wynik to będzie na przykład koncentracja 1 milion na mililitr. Więc tu musiałabym mieć trochę więcej danych, bo nie ukrywam, tylko jakby jest ciężko mi precyzyjnie odpowiedzieć na tak ogólne pytanie. No my też przeważnie, jak pacjent otrzymuje te wyniki i zgłasza się do konsultacji, to też mówimy, dla nas taką informacją jest też dawka inseminacyjna, czy na tyle jest dobra koncentracja i ten ruch postępowy, że udaje nam się uzyskać dawkę inseminacyjną. To jest dla nas taka informacja, czy na przykład inseminacja jest dobrą propozycją dla pacjenta, czy już wiemy, że raczej ona daje nikłe szanse na powodzenie. Podobne pytanie, ale tutaj bardziej sprecyzowana sytuacja. 0% prawidłowych plemników, 88% nieruchomych, 0 w ruchu postępowym A. Co w takiej sytuacji można robić? No tutaj już jest taka dosyć duża informacja, że rzeczywiście no nie uda nam się uzyskać dawki inseminacyjnej. Więc no, alternatywą taką realnej pomocy jest, no jest metoda wspomaganego rozrodu in vitro. Ja jeszcze też zalecam pacjentom zawsze wykonanie takiego badania, który pod trochę większym powiększeniem ocenia morfologię plemnika. To jest badanie ENSOMA. Ono też nam dzieli morfologię plemnika na 4 podklasy i też nam jest podpowiedzią, jaki na przykład rodzaj połączenia plemnika z komórką jajową zaproponować. Więc to też myślę, że warto jeszcze takie badanie wykonać. Na pewno warto, nie wiem, tam nie było mowy o koncentracji, ale no, są różne źródła, ale jeżeli gdzieś ta koncentracja jest mniej niż 5 milionów, no to warto też zaproponować diagnostykę hormonalną pacjentowi, konsultację u urologa, USG jąder, żeby wykluczyć też tak
te żylaki powrózka nasiennego, bo to też jest taki czynnik, który trochę czasami przewlekle naraża na podwyższoną temperaturę jądra. Warto też na przykład zapytać, gdzie pacjent pracuje, czy nie ma jakichś szkodliwych warunków pracy, czy nie pracuje w cieple. Są też takie maty chłodzące na jądra, które może sobie pacjent do bielizny zakładać, żeby trochę zminimalizować działanie tych czynników niekorzystnych na proces spermatogenezy. Więc tu też warto jest jakby poszerzyć wywiad pacjenta, czy tam są jakieś czynniki, które mogą działać niekorzystnie na spermatogenezę. Czasami niestety nie udaje się nic znaleźć i często właśnie to jest tak, nie wiadomo dlaczego jest źle, no i ciężko też coś tutaj realnie pacjentowi zaproponować, żeby... Wiadomo, my też zawsze zalecamy zdrowy tryb życia, regularną aktywność fizyczną, dbanie o to, żeby była prawidłowa masa ciała. Wiemy, jak to w życiu jest różnie. Nie jest czasami tak, że da się wszystko jakby naprawieniem diety czy aktywności fizycznej naprawić. Natomiast na pewno zawsze warto pacjenta zachęcić. No jest to też taka niejednokrotnie okazja dla panów, żeby na przykład rzucić palenie, żeby trochę postarać się popracować nad sobą, więc myślę, że można jakby zachęcić do tego partnera w tym czasie. W międzyczasie przyszło jeszcze do określenia tego poprzedniego pytania o to, czy zła jakość nasienia to tylko in vitro, czy tam ruch postępowy szybki, typ A 0%, typ B 4,88%, niepostępowy typ C 22% niemal. Całkowita liczba plemników w ejakulacie to jest 8 milionów, a w mililitrze 2,8. Takie są. Mililitrze 2,8 to jest parametr, który mnie interesuje. I go trzeba pomnożyć razy ruch postępowy A plus B. I następnie to A plus razy B to 4,88. No to już tak w głowie, nie mam kalkulatora, ale raczej może nie kwalifikować pacjenta do inseminacji. Czyli tutaj będzie wskazanie do in vitro. Kolejne pytanie, pani doktor. Zdrowy syn, poronienie pustego jaja dwukrotne oraz trisomia 18. Czy warto robić in vitro z badaniem PGTA? Wynik mamy i taty prawidłowy. Powiem tak. No ja osobiście, jakby, jeżeli pani byłaby moim pacjentem, to myślę, że jak najbardziej jest to do przemyślenia na tak, bo dziś ten czynnik ryzyka jest, że jakby jeden człowiek w rodzinie już był chory, dwa razy było puste jajo płodowe, czyli też gdzieś jakby na pewnym etapie rozrodu coś poszło nie tak. Alternatywą dla tego badania, bo które jest jakby nie patrzeć badaniem inwazyjnym, tak, czyli pobieramy fragmencik jakby tego zarodka, jest na pewno badanie EMBRACE, czyli jakby badanie, badamy hodowlę, znaczy płyn hodowlany, czyli to, co, w czym zarodek się rozwija. Taki jest o tyle plus, że nie musimy pobierać fragmentu zarodka na to badanie, a badanie ma bardzo wysoką też czułość i specyficzność, więc tu jedynie bym przedyskutowała z pacjentem tą kwestię i też pozwoliła się wypowiedzieć genetykowi, co takiej parze bardziej zaleca. Na pewno no jest to... Osobiście bym panią raczej zachęcała do poszerzenia diagnostyki. Tutaj w temacie badań preimplantacyjnych mam jeszcze pytanie o badanie PGTN. Czy ono jest dobrym wyjściem w przypadku, kiedy kobieta jest nosicielką choroby genetycznej? To znaczy tak, też pytanie jakiej choroby genetycznej, bo mogą być różnie dziedziczone, dominująco i recesywnie. Jeżeli jest nosicielką, no to podejrzewam, że recesywnie jest jakaś choroba dziedziczona, autosomalnie recesywnie, więc warto tutaj zbadać jeszcze partnera. Jeżeli on nie jest nosicielem, no to w tym momencie jakby bezpiecznie, bo potomstwo może być też tylko nosicielem. Więc najpierw chyba zaczęłabym diagnostyki partnera. Tak wnioskuję, bo też nie wiem odnośnie jakiej choroby. Natomiast jeżeli pacjentka jest nosicielem, no to domniemuję, że musi to być choroba
dziedziczona autonomię recesywnie, niedominującą. Pani doktor, oba niedrożne jajowody, czy tylko in vitro? Niestety jeszcze nic mądrzejszego medycyna nie wymyśliła. Ale na szczęście wymyśliła in vitro. Na szczęście wymyśliła in vitro, tak. Kolejne pytanie też o drożność jajowodów. Podczas badania obu jajowody drożne, ale odczuwałam mocny ból podczas badania. Lekarz zasugerował, że kontrast mógł się przepchnąć przez jajowody. Czy warto takie badanie powtórzyć? Nie, ja bym nie powtarzała, dlatego że generalnie badanie drożności jajowodów HSG, takie tradycyjne, jest dla pacjenta mocno nieprzyjemne, bolesne, niejednokrotnie. Jakby no, nie chciałabym pani serwować jeszcze raz tego samego, to bardziej, że badanie jakby, jeżeli jajowody są opisane jako drożne, przepuściły ten kontrast, więc jakby tutaj swoją rolę badanie poczyniło, więc bez sensu panią jeszcze raz narażać na dyskomfort. Pani kolejna pisze o poronieniu w 9 tygodniu ciąży i AMH, które spadło z 0,97 na 0,46. Czy są szanse na kolejną ciążę? Zawsze szanse są. My w medycynie nie możemy nic napowiedzieć na 100%, ani że nie ma szans, ani że są szanse. No na pewno gdzieś te AMH budzi niepokój, bo no wskazuje nam na ograniczoną rezerwę jajnika. Natomiast sam fakt jakby zajścia w ciąży przy AMH 0,9, no też ktoś by mógł już pacjenta poinformować, że też tych szans nie ma, a ciąże się udało. No tutaj często mamy dwie pacjentki z wynikiem takiej samej wartości AMH, a losy są jakby różne, więc ciężko tak powiedzieć jednoznacznie. Natomiast na pewno zapala się żółta lampka ostrzegawcza, na pewno trzeba działać szybko i nie zwlekać tutaj z konsultacją u specjalisty. Pani doktor, po trzech stratach, 8, 12 i 23 tydzień ciąży, czy myśleć o in vitro? Czy takie straty ciąż to też niepłodność? Tak, oczywiście, jakby utrata jakby poronienia, w tym momencie już my to nazywamy nawykowa, jest to jak najbardziej no, niestety część tej niepłodności, bo w niepłodności chodzi o to, żeby nie sam fakt problemu z zajściem w ciążę, ale również jakby donoszenia tej ciąży i urodzenia zdrowego człowieka. Więc na pewno tutaj warto poszerzyć diagnostykę całą w kierunku poronień jakby nawykowych, czyli i trombofili wrodzonych, trombofili nabytych. I ja również pani bym zaleciła diagnostykę w kierunku badań immunologicznych, tego czynnika immunologicznego. Niejednokrotnie jest tak, że pacjenci po wdrożeniu terapii od immunologa donoszą ciążę, więc nie jest to z automatu wskazanie do leczenia in vitro. Jakby trzeba tutaj popracować trochę nad innym etapem. Jakby. Więc to nie chodzi o to, żeby zakwalifikować panią do in vitro, bo może dojść do transferu, danego transferu i pani potem znowuż poroni. Więc tu jest jakby inny moment, inna na który droga. Trzeba, tak, inna, dokładnie, inna droga. Pani doktor, czy transfer dwóch zarodków zwiększa szansę na ciążę? Oczywiście, że tak. Tutaj działa statystyka, więc jakby zwiększamy szansę na ciążę. Natomiast też no, jest zawsze ryzyko ciąży mnogiej, prawda? Więc jakby trzeba pacjenta realnie poinformować, że to, że podamy dwa zarodki, możemy mieć również ciążę bliźniaczą. Więc jeżeli pacjent i lekarz świadomie się na to decydują, akceptują to ryzyko, to jak najbardziej no. To ja zapytam przewrotnie inaczej, tak? jako propagatorka setów. Proszę. Czy ta szansa na ciążę przy podaniu dwóch zarodków jest większa niż wtedy, kiedy w dwóch kolejnych cyklach podamy po jednym zarodku kumulatywnie? Rozumiem. Powiem tak, no jest troszkę większa, tak. No bo jest tutaj działa większa. Nam statystyka, prawda? Więc jakby zwiększamy tą szansę. Pani doktor, jaki wpływ na wyniki nasienia ma palenie papierosów? Takie pytanie już dwukrotnie pojawiło się w naszych... Bardzo zły. Tak. Krótko i na temat. Rzucić no, palenie. Tak, trzeba po prostu najlepiej podjąć tą decyzję od tu i teraz. Nie zwlekać, nie przekładać, nie redukować ilość tam wypalanych papierosów, tylko pożegnać się raz a dobrze.
Wracając do badania PGTM, o którym rozmawiałyśmy, tutaj pani, która pyta, dopowiada, że chodzi o nosicielstwo dystrofii mięśniowej, czyli o zanik mięśni. Brat choruje. No to myślę, że na pewno partnera bym też poddała diagnostyce i, no i też konsultację z genetykiem przed już kwalifikacją do procedury in vitro, bo rozumiem, że pani jakby myśląc o tym już jest w procesie jakby kwalifikacji do metody leczenia in vitro. Nie zadamy chyba wszystkich pytań, bo jest ich tyle, że nie wiem, czy jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale to super, że jesteście z nami i mam nadzieję, że te pytania gdzieś nam zostaną. Jeżeli nie zdążymy, może zdążymy. Ale mamy takie kolejne pytanie o cytomegalię. Obecność IgG przy braku IgM. Czy to przeciwwskazanie, jeżeli chodzi o in vitro? Nie, to nas w żadnym stopniu nie martwi, nie jest przeciwwskazaniem. Dowodzi nam tylko, że pani kiedyś przeszła taką infekcję i obecnie jakby ma broń, czyli ma te przeciwciała, że jeżeli pojawiłby się cytomegalowirus w otoczeniu, to pani już jakby organizm pamięta tą infekcję i ma broń, żeby walczyć z taką infekcją. Ale nie dowodzi to o świeżej infekcji, więc jak najbardziej nie jest przeciwwskazaniem do in vitro. To teraz mamy na tapecie ureaplazmę. Czy ona może być przyczyną niepłodności? Może być, jak najbardziej. Każda generalnie infekcja narządu rodnego, dróg rodnych, może spowodować nam na tle infekcji, na tle też jakby niedrożności jajowodów, na tle wzrostu w miednicy mniejszej, problem z płodnością. I tutaj jakby takimi najczęstszymi infekcjami jest właśnie jakby między innymi infekcja czy ureaplazmą, czy mykoplazmą, czy chlamydią, więc jak najbardziej tutaj trzeba obydwojga państwa, czyli i panią, i partnera przeleczyć i zrobić kontrolne badanie po takiej kuracji. Pytanie o szansę. Czy jest szansa na zajście w ciążę przy pierwszym in vitro? Nasienie po preparatyce, koncentracja 24, ruch A8%, B40%. No jest szansa, jak najbardziej. Ja czasami tak też rozmawiając z pacjentem o szansie powodzenia, odsyłam, jest taka z grubsza jakby statystyka, którą prezentuję, że jeżeli dojdziemy do etapu takiego człowieka pięciodniowego, czyli tej blastocysty, to szanse na powodzenie całej procedury, na urodzenie ciąży jest mniej więcej 60%, jakby jeżeli uda nam się osiągnąć ten etap. Natomiast też jest taki bardzo fajny kalkulator na stronie medycyny wspomaganej, teraz nie powiem adresu, ale myślę, że da się go internetowo wyszukać, gdzie pacjent, to jest strona angielskojęzyczna, gdzie pacjent może sobie swoje dane wprowadzić. Ta jest taka dosyć długa ankieta i tam wprowadza się i wartość AMH, i wiek, i masę, i przyczynę leczenia niepłodności, i też dane partnera, i ten kalkulator wstępnie wylicza szansę powodzenia na przykład procedury in vitro, więc też odsyłam państwa. Nie mam teraz w głowie tej strony, bo mam po prostu ją, mam print screen tej strony i pacjenta za. Ale to my tą stronę wkleimy w komentarzu pod live'em i tam będzie można sobie ją znaleźć. Pamiętajcie tylko, że można mieć 60% szans i nie zejść w ciążę, a można mieć tylko 3 i może się udać i w tą ciążę zajść. Statystyka to jest taka. To jest taka podstępna nauka. Pani doktor, ostatnie pytanie. Staramy się o ciążę przez ostatnie 4 miesiące, dokładnie w dniu owulacji lub okresu. Zawsze jestem chora, krtań, katar itp. Czy możliwe, że czy możliwe, że w te dni tak mocno spada mi odporność? Co robić? Jest tak przypadek. Nie, może tak być rzeczywiście, że gdzieś w tej okolicy troszeczkę odporność jakby spada. Nawet bym mogła tak iść krok dalej, trochę w uproszczeniu, ale powiedzieć, że naturalnie ta odporność może trochę spada, żeby kobieta ten zarodek przyjęła i żeby żeby mogło dojść do implementacji zarodka. Więc jakby tutaj no jest to taki trochę naturalny mechanizm. Jak zwiększyć odporność? Na pewno
Zaleciłabym Pani sprawdzić sobie poziom witaminy D3, bo nasza populacja tutaj z racji szerokości geograficznej mamy niedobór, to też jakby po części wpływa na odporność, więc warto też w okresie starań własnych dbać, żeby ten poziom witaminy D3 był w normie. Jakiś antyoksydant, witamina C w większej dawce, no i chyba raczej jakoś bardziej bym się tym nie stresowała. Jeżeli sytuacja gdzieś no bardzo by Pani często łapała infekcję, to oczywiście odsyłamy do internisty, żeby jakąś konsultację i sprawdzenie takich ogólnych parametrów morfologii, zobaczyć, czy też się Pani nic nie dzieje, tak internistycznie. Mam takie jeszcze bardzo ogólne pytanie o to, co można zrobić przed wstępną konsultacją no in vitro. Tutaj para pisze, że już 9 lutego ma taką wizytę konsultacyjną do in vitro. Co mogą dać od siebie? Ja myślę, że mogą się nastawić pozytywnie i chyba zdrowo żyć, prawda? Tak, zdrowe odżywianie, jakaś może też postanowienie na jakąś aktywność fizyczną. No myślę, że też podejść do tematu tak, jeśli się da, na spokojnie, czyli jakoś nie też stresowo, nie lękowo. My tu nie jemy, nie gryziemy pacjentów, więc też jakoś po tej drugiej stronie zawsze siedzi człowiek, więc no, myślę, że tak. A my będziemy trzymać kciuki za tą wizytę tak, konsultacyjną, za to in vitro i za tą betę pozytywną po tym in vitro i niech się dzieje tylko pięknie. Nie obawiajcie się tych wizyt, ani pierwszych, ani kolejnych, bo one są po to, żeby spełniać marzenia, po to, żeby przezwyciężać tą niepłodność, która niestety czasami staje na naszej drodze. Znacznie częściej niż byśmy chcieli, bo co piąta para zmaga się z problemami z zajściem w ciążę. Więc trzymamy kciuki za decyzję o pierwszej wizycie, trzymamy kciuki za pierwsze wizyty, za szybkie diagnozy, leczenia i za cudowne dwie kreski na testach. Tak, ja również się podpinam pod te życzenia. Pani doktor, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Pani za tego live'a. Ciągle jest z nami mnóstwo ludzi, ciągle padają pytania. Obiecujemy, że będą kolejne okazje do tego, żeby je zadawać. Moim i Waszym gościem, ekspertką dzisiejszego odcinka była Pani doktor Anna Niesłuchowska-Hoxa z katowickiego Inwimedu, specjalistka ginekologii i położnictwa. Pani doktor bywa u nas i w Q&A-ach i pewnie jeszcze nie raz spotkamy się na live, więc zapraszamy Was serdecznie i pięknie Wam dziękuję za ten wspólny wieczór. Dziękuję Państwu serdecznie. Pozdrawiam gorąco. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.